Cześć, każdy z nas czasem ma ochotę na coś słodkiego, ja też sobie lubię coś chrupnąć czasem i wtedy bardzo często posięgamy po najgorsze rzeczy. Ciasteczka takie typowe ze sklepu bardzo często mają różne tłuszcze otwardzone, dużo cukru albo innych nie najlepszych syropów. Dlatego z pomocą przychodzi nam taki błyskawiczny przepis. Chyba prostszych ciasteczek już się nie da zrobić. Baza to jest banan i 50 gram płatków owsianych. To jest taka baza, do której dodajemy nasze ulubione dodatki. Ja akurat miałem w domu resztkę, tutaj zużyję wszystkie dropsy czekoladowe. Do jednej części dodam dropsy czekoladowe, a do drugiej dodam wiórki kokosowe. Ale jeżeli masz inne suszone dodatki, na przykład jakieś suszone owoce, orzechy, śmiało można zużyć dokładnie to, co ci się kończy w domu. Zaczniemy od ubicia banana, potem dodamy płatki drożdżowe, znaczy płatki owsiane, do tego dodatki na blaszkę i pieczemy. To jest jeden banan, ugnieciemy go sobie raz, dwa. Przepis jest błyskawiczny, tak jak wspominałem wcześniej, nie trzeba też żadnego blendera, brudzić dodatkowych naczyń, wszystko zrobimy w jednej miseczce. Banan ugnieciony. Tutaj mam 50 gram ekologicznych płatków owsianych. Wymieszamy. I nasza masa to jest taka baza gotowa. Tak jak wspominałem wcześniej, nie sugerujcie się, jakie dodatki używam. Ja używam akurat to, co mi się kończy w domu, żeby zużyć do końca. Mam tutaj troszeczkę dropsów czekoladowych. Jedną miseczkę zrobię z dropsami czekoladowymi, a z drugiego banana zrobię wersję z wiórkami kokosowymi. Obie mi bardzo smakowały. Ostatnio robiłem jeszcze z żurawiną, ale te moim zdaniem są najlepsze i te warto spróbować. I dodajemy dropsy czekoladowe. Dodam wszystkie, będzie idealnie. Pierwsza masa gotowa. Tutaj mam drugą. Też jest jeden banan i 50 gram płatków. Tutaj dodamy troszeczkę wiórków kokosowych. Ok, masa gotowa. Teraz na blachę wyłożyliśmy papier, żeby się nie kleiły i formujemy łyżeczką takie małe ciasteczka. W międzyczasie nam się grzeje już piekarnik, mamy 180 stopni. Akurat nam się nagrzał w międzyczasie. Tak układamy całą blaszkę i zaraz włożymy wszystko do piekarnika. Z jednego banana wychodzą nam trzy takie ciasteczka. Dla jednej osoby to jest idealna porcja. Ciasteczka można sobie potem spakować do lunchboxa, wziąć do pracy albo do szkoły na drugie śniadanie. Wszystko gotowe. Można wsadzać do piekarnika. Ile pieczemy ciasteczka? Od 12 do 15 minut. Ok, będziemy sprawdzać na bieżąco między 12 a 15 minut. Ciasteczka gotowe. Chwileczkę jeszcze trzeba odczekać, aż ostygną. Zobaczcie, jak wyglądają z bliska. Jeżeli chcecie więcej takich przepisów, kliknijcie łapkę w górę, że filmik Wam się podoba i pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, wtedy nie ominie Was żaden nowy przepis. Staram się teraz wrzucać codziennie coś nowego, także warto subskrybować nasz kanał. Dzięki.